Kolego, mam coś dla ciebie. Cześć, siemanko, z tej strony Radyjko, witam Was na kanale Komputronik Gaming. Moi drodzy, ostatni materiał z serii Drogie kontra Tanie przyjął się naprawdę świetnie i mam już tam ponad 260 tysięcy wyświetleń. Dlatego też dzisiaj postanowiliśmy wrócić do serii i zrobić Wam bardzo proste porównanie. Co ma takiego w sobie high-endowa klawiatura kosztująca około 800 zł, a czego brakuje klawiaturze z low-endu kosztującej około złotych 80 zł? To może ta jest z podziemia, a ta jest z kosmosu. Z księżyca mi tu spadłaś. Okej. Okay. Ale zanim przejdziemy do właściwego materiału... Reklama! Reklama! Czas dla sponsora. Ja też po prostu nie mogę. Potem patrzę na Szymona, który już płacze, tylko widzę, jak ta brudka chodzi. Reklama. Moi drodzy, wyzwanie ze... Moi drodzy, producent maszynek do golenia Braun, MGK 3040, to model, który macie okazję teraz obserwować, rzucił nam wyzwanie, a w zasadzie wyzwanie mojej brodzie. Przez najbliższy miesiąc będę ją pielęgnował tylko przy pomocy takiego oto zestawu. Efekty będziecie mogli obserwować z każdym kolejnym filmem. A jeżeli jesteście zainteresowani tym oto produktem, odsyłam Was na kanał Komputronik, gdzie przygotowaliśmy dedykowany film z konkursem i recenzją tego produktu. Po reklamie. Dość gadania. Lećmy z koksem. Na pierwszy ogień Hama U-Rage Exodus 2. Klawiatura gamingowa za około 80 zł. Co masz w pudełku, mój drogi? Albo moja droga w sumie. To jest Hama. Ta-dam! Ha, 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 ha. W pudełku jest... Ej, zaskakująco dużo rzeczy, bo przede wszystkim mam jakąś instrukcję. Na drogim, błyszczącym papierze mamy reklamę. I mały woreczek, i to jest, moi drodzy, woreczek z wymiennymi keycapami i kluczem do wymieniania ich. Niejedna droga klawiatura nie ma zestawu wymiennych keycapów, tutaj Hama nam to zapewnia. Wszystko opakowane w mięciutką folię, kabel gumowy, mięciutki, bez żadnego dodatkowego zabezpieczenia i jest ona piękna, błyszcząca, świecąca od drogiego plastiku i materiałów, z których została wykonana klawiatura Hama U-Rage Exodus 2. Albo Exodus do kwadratu, zależy jak to przeczytacie. Zestaw, który sprawia wrażenie na samym początku całkiem... kurczę, solidnego. Jestem mega, mega w szoku, bo jeszcze zanim dotknąłem klawiszy, już widzę z tyłu, że mamy podwójne nóżki. Podwójna regulacja wysokości, czyli jeżeli chcemy naprawdę mieć ją na wysoko, co jest naprawdę dziwne, bo te nóżki to jest pozostałość maszyny do pisania. Nie znam nikogo, kto by korzystał z klawiatury w ten sposób, mając ją na tak wysoko podniesioną. Ale mamy, tak jak mówiłem wcześniej, drugi stopień i może ją też położyć całkiem, całkiem na płasko. O ile klawisze, zwykłe klawisze są naprawdę ok, są ładnie skrojone, to patrzcie na ten wielki Alt Windows. Co za ogromne klawisze funkcyjne. Jestem mega ciekaw, jak się będzie z niej korzystało już w prawdziwym życiu. Numpad oczywiście dedykowany, same klawisze są umieszczone na przełącznikach membranowych, czego oczywiście moglibyśmy się spodziewać po klawiaturze za takie pieniądze. Kabel, tak jak mówiłem wcześniej, po prostu wychodzi stąd mięciutki, gumowany, bez żadnego dodatkowego oplotu. Jeden wtyk podłączany na USB i wydaje mi się, że ten znaczek będzie podświetlany. Ale o tym przekonamy się za kilka momentów. Czuć Chiny? Wydaje mi się, że to Chińczyk jak lał to nad zapachową świeczką. Ale pewności nie mam. Jeżeli chodzi o wrażenia zapachowe, to normalnie w sumie. Takim zdrowym, dobrym plastikiem. Pierwszy gatunek. Prima sword. Panie, klawiatura jest prima sword. No Niemiec do dzisiaj dzwoni i chce posłuchać, jak klawisze chodzą. Ale przede wszystkim wykończenie, moi drodzy, tego sprzętu. Chodzi o to, że plastik, który jest zastosowany dookoła, ma takie nadane jakby szczotkowanie. Sprawia wrażenie szczotkowanego aluminium, a jest takim chamskim, zimnym plastikiem. Chociaż zimne to powinno być aluminium właśnie. Chamskim, ciepłym plastikiem. To będzie dobre. Przebitki. No patrz po prostu, jaki jest wielki ten alt. No duże. Pierwszego zawodnika już znamy. To do dzieła. Co
Corsair K70 MK2 RGB MX Silent. W sumie właśnie, nazwę na pewno ma dłuższą i za nazwę tutaj płacimy. Zobaczmy, co w pudełku znajdziemy wraz z klawiaturą K70 MK2, czyli odświeżona wersja sztandarowego modelu Corsaira. Nie wygląda to jakoś specjalnie, bym powiedział. Mamy zapakowane próżniowo wyssane powietrze z dodatkowych keycapów i klucza. Mamy klawiaturę, która jest zapakowana w folię. Przypomnijmy sobie. Poprzednia była zapakowana w piankę, taki trochę styropianik. Ta jest zapakowana w folię. Co może sugerować, że wasze pieniądze nie poszły na opakowanie, a na to, co jest w klawiaturze. Prima sort. Dobra, idziemy. Klawiaturka jest. Folia nie będzie nam potrzebna. Kabel, gruby kabel w oplocie z podwójnym wtykiem USB. Dostajemy również instrukcję, kartę gwarancyjną i pod spodem dodatkowo podkładka pod nadgarstki. W wersji plastic is fantastic. Instrukcja nie będzie nam potrzebna, bo nikt z niej nie korzysta. Podpórka pod nadgarstki mocowana na wcisk pasuje tylko w jedną stronę. Już w sumie ciekaw jestem, czy pasuje też w drugą. Musi pasować. Nie wiem, po co mielibyście to robić, ale ja robię to specjalnie dla was po to, żebyście wy właśnie nie musieli. Gdybyście chcieli korzystać odwrotnie z podpórki pod nadgarstki, też pasuje, też się da. Ale niestety nie polecam. Albo niestety nie polecam. Zrobiłem to dla was. Kiedy zamontujemy ją poprawnie, nawet jest delikatna możliwość regulacji. Jeżeli chodzi o podnoszenie z tyłu i nóżki, którymi się zachwycałem w poprzedniku, mamy tylko jeden stopień i to takiej znikomej w sumie regulacji. Sama klawiatura jest oczywiście klawiaturą mechaniczną zbudowaną na przełącznikach MX Silent, czyli ciche klikanie. Wydaje mi się, że jest nawet cisza od membrany, co było bardzo ciężko osiągnąć konstrukcyjnie. Dodatkowo będzie ona podświetlana pełnym RGB, co przełoży się na wrażenia wizualne. Ale mówi się często o wrażeniach audiowizualnych i oczywiście takich też nam nie zabraknie, ponieważ mamy dedykowany panel do sterowania multimediami. I mój ulubiony rodzaj pokrętła do regulacji głośności. Właściwie to nie jest pokrętło, to jest wałek do regulacji głośności. I nie sięgasz tym paluchem, nie kręcisz, nie kombinujesz, tylko po prostu głośniej, delikatnie i ciszej w drugą stronę. Klawisze oczywiście od sterowania multimediami, play, pauza, stop i tak dalej. Ponadto klawisze od blokady niektórych przycisków, czyli taki tryb gry, podświetlenie i zmiana profilu, jaki będzie wgrany w to urządzenie, ponieważ ta klawiatura jest wyposażona w pamięć i możemy nasze profile po prostu na niej zapisać. Jeżeli chodzi o wagę, jest strasznie ciężka, ponieważ jest wykończona metalem. I to jest właśnie ten zimny metal, szczotkowany w dodatku, czyli to, co nasza Hama chciała imitować, jest tutaj w pełni wykorzystane. Same przełączniki klasycznie, powiedzmy, wyglądają jak każdy inny Shery, tylko po prostu jest inne wnętrze. Z tego się można oczywiście spróbować, ale dość pierwszych wrażeń. Podłączmy je do kompa, zobaczmy, jak będzie z wygodą użytkowania na co dzień. A minute, take, clock is ticking. Ok, zanim podłączymy je jeszcze do kompa, to szybkie porównanie wielkości, bo tutaj jest ciekawie. W zasadzie muszę odpiąć najpierw podpórkę, chociaż nie, ona jest integralną częścią klawiatury. Tak, to ujmijmy. Jeżeli postawimy je jedna obok drugiej, to ewidentnie większa jest klawiatura od Hamy, więc zwróćcie na to uwagę, wybierając ją dla siebie, czy macie wystarczająco dużo miejsca na biurku. Jeżeli zaś zestawimy je przed sobą, no to Corsair jest zdecydowanie dłuższy. Tyle mojego gadania, podłączmy je wreszcie do kompa, bo przede wszystkim Corsair ma to do siebie, że będzie miał dedykowanego softa. Hama tego nie będzie miała. What? Patrz to! Ona świeci! Ale czad. Nie widziałem tego wcześniej. Ale wciąż mamy tandem trzech klawiatur. Mam klawiaturę od laptopa, mam Corsaira i podłączoną dalej Hamę. Et voilà! Tak można pracować. Mogę pisać stąd. Jak mi się znudzi, przechodzę tutaj pisać. A kiedy chcę kogoś zdenerwować, to piszę na klawiaturze laptopa. Ale nie o tym teraz. Wracamy do tego, co zyskujemy po podłączeniu ich do komputera. Przede wszystkim zaczniemy znowu od Hamy. Podświetlane na niebiesko logo U-Rage. I ten niebieski pasek od spodu wygląda nieco jak pad od PlayStation. Mamy tutaj pad od PlayStation? Mamy tutaj pad od PlayStation. I ten pasek wygląda tak jak pad od PlayStation, nie? Można powiedzieć, by jeden do jednego
idealnie zyskuje taki sam kolor, co będzie fajnie wpływało na nasze wrażenia wizualne podczas gry. Dodatkowo wsad, jak i strzałki mają te zmienione keycapy, są nieco lepiej wyczuwalne pod palcami, więc będziecie mieli 100% pewności, że trafiacie na właściwe klawisze. Jeżeli chodzi o Corsera, to sprawy mają się tutaj nieco inaczej, ponieważ ta klawiatura jest wyposażona w podświetlenie RGB. On się super nazywa, zapomniałem. Multicolor per key backlighting. Wiedziałem, że to jest prosta nazwa. Ta klawiatura jest wyposażona w indywidualnie podświetlane klawisze, czyli za pomocą oprogramowania możemy zmienić kolor każdego jednego przycisku. Nie jest to jak w przypadku wielu tanich rozwiązań, kiedy mamy klawisze tylko paskami pozmieniane i ten będzie zawsze żółty, ten będzie zawsze różowy. Tutaj każdy może świecić na jeden z niemalże 17 milionów kolorów, a sama konfiguracja jest dziecinnie prosta dzięki dołączonemu oprogramowaniu. Więc pytanie, czy chcecie mieć pełen kolorów, tęczowych kolorów, zestaw, czy może jednak prosty, niebieski, ale taki drapieżny kolor Wam wystarczy? Nie! Zrobiłem coś, czego nie powinienem robić nigdy i to... Zrobiłem coś, czego nie powinienem robić nigdy i przeczytałem na pudełko i to, co napisał nam producent. Uwaga, te wypustki to jest zintegrowana podpórka pod nadgarstki dla wygodnego użytkowania. Symuluje wygodne użytkowanie z nadgarstkiem na podpórce. Jeżeli print screenem będę skakał, to mogę coś z tego pograć. Z drugiej strony, oczywiście jest jeszcze gorzej. Więc tutaj producent troszeczkę popłynął i to jest po prostu dedykowana jakaś wypustka. Podsumowanie. Jeżeli chodzi o klawiaturę za około 80 zł, czyli Jurajczyk Exodus 2 od Hamy, jest ona całkiem ciekawą propozycją, gdzie dostajemy więcej niż się spodziewałem, ponieważ dostajemy bardzo fajną membranę z wysokimi klawiszami, co jest oczywiście dużo, dużo lepsze niż płaskie klawisze. I to teraz będziecie się ze mną sprzeczali, że jest lepsze, nie jest lepsze. Każdy ma swoje zdanie. W mojej personalnej opinii wysoki skok klawisza jest zawsze dużo lepszy niż takie płytkie kliknięcia, jak chociażby klawiatura z Maca. Idąc dalej, dostajemy również podświetlenie, niebieski podświetlany pasek, co jest niesamowite, bo niewiele klawiatur ma nietandetne podświetlenie. Bo albo nie mają wcale, albo mają podświetlenie krzyczące: jestem produktem dla graczy, tanim produktem dla graczy. A tutaj mamy subtelne trochę, może producent się pomylił i zamiast do PC-ta chciał ją do PlayStation podpinać. Oczywiście tak też można, tylko po co? Dodatkowo w zestawie oczywiście dostajemy zmienne keycapy, czyli wsad, jak i klawisze strzałek są teraz niebieskie, ale możemy je bez żadnego problemu wymienić na czarne, tak żeby nie rzucały się w oczy. Sama regulacja? Ogromne możliwości, naprawdę aż dwa takie wielkie stopnie, które można sobie podnieść z tyłu, żeby to przystosować do użytkowania. Wow! Ale z drugiej strony producent popłynął sobie z opisem: zintegrowana podpórka pod nadgarstki dla super korzystania. No tutaj coś poszło nie tak. Zmieniając klawiaturę, speaking of which, gdzie jest sklep? Zmieniając... Trzyma się. Podsumowując zaś klawiaturę od Corsera, trzeba zwrócić tutaj uwagę na to, że jest to produkt już high-endowy i mamy kilka udogodnień, które z całą pewnością wpłyną na finalne korzystanie. Przede wszystkim, każdy klawisz podświetlany osobno. Czyli nie ustawiamy pasków, nie ustawiamy stref, każdy jeden klawisz może świecić na inny kolor, tak jak my tego chcemy. To jest mega dobre rozwiązanie. Sama podstawa jest metalowa, co również przełoży się na jej trwałość. Podpórka pod nadgarstki, no niestety, o ile jest fajnie pomyślana, to jest wciąż plastikowa i te odczucia zmęczenia dalej będą mocno wpływały na komfort użytkowania. I rolka od zmiany głośności. Żeby to mogli robić w każdej klawiaturze, to świat byłby lepszym miejscem. Nie mielibyśmy wojen. Ach, i ważna dbałość o szczegóły, czyli kabel w solidnym oplocie, czyli nie zerwiemy go od razu i będzie służyła nam na pewno przez lata. Pamiętajcie, że porównania tego typu należy traktować z taką dozą nieśmiałości. Pamiętajcie, żeby traktować porównania tego typu z takim delikatnym przymrużeniem oka, ponieważ no realnie nie ma co porównywać klawiatury za 80 do klawiatury za 800. Mam nadzieję, że wyciągnęliście wnioski z tego, co dostajemy w każdym zestawie. Ale was przytrzymałem, co?
Czekam na Wasze komentarze, w których dacie nam znać, jakie produkty powinniśmy porównać jako następne. Czy to może najdroższe myszki, najtańsze słuchawki, czy może kamerki internetowe, albo jeszcze coś innego. Jesteśmy otwarci na wszystkie Wasze propozycje i pamiętajcie, że Jesteśmy otwarci na wszystkie Wasze propozycje i pamiętajcie, że czytamy każdy jeden Wasz komentarz. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcie. Subskrypcie. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, żebyśmy mogli robić więcej filmów specjalnie dla Was. Pamiętajcie, że co czwartek o godzinie 16 spotykamy się na streamach, gdzie gramy z gośćmi, gramy z widzami i gramy również solo w najnowsze tytuły. Zapraszamy, nie może Was zabraknąć.